Nie wiem, czy jestem ateistą, ale wiem, że nie jestem przekonany w istnienie Boga. To przekonanie nie przeszkadza mi w moim trzeźwieniu, wręcz przeciwnie. Prę do przodu jak pojazd gąsienicowy, obalając wszystkie teorie, które przeszkadzają mi w mojej drodze do trzeźwości. Jest jedna siła, która pomaga mi trzeźwieć. Jest to moja silna wola. Na spotkaniach są rozmowy o Bogu, jakkolwiek go pojmujemy, lecz te właśnie rozmowy sprowadzane są do wiary w Boga katolickiego. Dlaczego Bóg, jakkolwiek go pojmujemy, czczony jest w kościołach przed uroczystymi mitingami, a nie na przykład grillowaniem lub jakimś koncertem? Spostrzegłem też, będąc w gronie alkoholików wiary katolickiej, iż jestem jakimś odczepieńcem. A ponoć Bóg, jakkolwiek go pojmujemy. Ja myślę, że w naszym maowskim gronie powinniśmy być wszyscy równi bez względu na wiarę i przekonania, i że są między nami owcy, którzy jeszcze do trzeźwienia nie dorośli. Powiedział ktoś kiedyś: ateista może być lepszym człowiekiem niż niejeden wierzący.